porozmawiać o tym, jak pacjent przychodzi pierwszy raz do psychologa, bo jest bardzo wiele różnych oczekiwań. Pierwszy raz w życiu wybrał się do psychologa. Jakie masz będą doświadczenia i co byś mogła powiedzieć takiej osobie? Pacjent, który przychodzi pierwszy raz do psychologa, jest w sytuacji dla siebie całkiem nowej i na pewno dla niego nie do końca przewidzialnej, ponieważ zwykle na ten temat ma wiele wyobrażeń. I najczęściej, ja mam takie doświadczenie, że przychodzi z wieloma wyobrażeniami, które sobie stworzył wskutek tego, co słyszał, co widział, z opowiadań różnych ludzi. I zwykle te wyobrażenia są nie do końca prawdziwe, w stosunku do oczekiwań, które rzeczywiście może dostać i może mieć je zrealizowane, kontaktując się z psychologiem. W zależności od tego, jakie miał doświadczenia wcześniej, czy ktoś, kto mu poradził pójść do psychologa, rzeczywiście jest z nim w dobrej relacji, no i przekazał mu wiedzę taką rzetelną na temat tego, co może, a co nie może psycholog, ale często jest tak, że on po prostu tego nie wie i przychodzi w lęku, w niepewności, nie wie, co go czeka. Boi się, ma takie, a nie inne oczekiwania. I ta sytuacja już od pierwszego spotkania wymaga uspokojenia. Tak naprawdę pierwszy kontakt to jest uspokojenie pacjenta, powiedzenie mu, że żeby się poczuł bezpiecznie, że mu tutaj nic nie grozi, że to, co powie, będzie tutaj zachowane, że może powiedzieć wszystko, co chce, że nie musi się naginać do powiedzenia czegoś, czego nie chce, że tak naprawdę jest to pierwsze spotkanie i on na tym pierwszym spotkaniu w zasadzie może powiedzieć, co może. A po naszej stronie jest jakby danie feedbacku, jakiejś informacji temu człowiekowi, że się nie musi bać, po prostu, że cokolwiek powie, będzie tu usłyszane i że wspólnie możemy się zastanowić, co dalej z tym zrobić. Ale nie możemy obiecywać i już od pierwszego spotkania zapewniać pacjenta, że potrafimy rozwiązać jego problemy albo unikać odpowiedzi na jego pytania, udając, że nie wiemy, jak rozwiązać sytuację, ale nie komunikujemy tego pacjentowi. Nie? Czyli zachowujemy taką trochę pseudoanonimowość. Nie zabieramy stanowiska. Na pierwszym spotkaniu, żeby poczucie bezpieczeństwa jakoś zapewnić, to trzeba prawdziwie temu drugiemu człowiekowi powiedzieć, że znajduje się rzeczywiście w nowej sytuacji. Może, i że my rozumiemy, że on może nie wiedzieć, po co tak naprawdę, jak ta wizyta ma przebiegać i czego on może oczekiwać, bo ludzie mają różne oczekiwania, no i mają prawo je mieć, a my mamy jakby ze swojej strony najpierw uspokoić tego człowieka, że nic mu nie grozi, że to, co powie, będzie w pełni wysłuchane i korzystając z naszej wiedzy, jaką mamy, podajemy najczęściej ludzki, taki zwykły, prosty sposób temu człowiekowi, który przed nami siedzi, informacje, które go bardziej będą uspokajały, a nie napinały i budziły jego lęk. Czy to jest bardziej takie spotkanie informujące, informacyjne? Tak, tak. Czyli może powiedz, jakich pytań może się spodziewać pacjent, no bo psycholog jest dość aktywną osobą na tych pierwszych spotkaniach. Mi się wydaje, sądzę często, że czy klient, czy pacjent przychodzi po raz pierwszy, to warto go na samym początku w ogóle zaprosić, jak on już siedzi, zapytać go tak po prostu, co go sprowadza, albo że jaki jest jego problem, tak? Tak, albo co, w czym mogłabym pomóc, co go skłoniło, że tutaj przyszedł, bo rozumiem, że to, można też go wesprzeć, rozumiem, że dużo trudu włożył w to, że tutaj przyszedł i że to już jest pierwszy krok do przełamania, rozumiem, jakieś trudności, których ja jeszcze nie rozumiem, jakich, bo mi nie powiedział, ale że to, że tutaj jest, to znaczy, że chciał, że jest tutaj, że chciał przyjść, chyba, że go ktoś do tego skłonił bardzo i to też można zapytać, czy jest tutaj z dobrej woli, z własnej, czy chce tutaj być. Ja często też pytam, czy chce w ogóle porozmawiać. Czy w ogóle ma ochotę, bo już tu siedzi, porozmawiać chwilę ze mną. No bo może tak być, że ta sytuacja się zmienia, że może nie chcieć. Że są bardzo pomieszani pacjenci emocjonalnie. Tak, są tacy, co są wrzucani do gabinetu, albo pod przymusem przychodzą i tak naprawdę nie mają ochoty na nic, ale mają prawo się wypowiedzieć. I te pierwsze takie spotkanie, jak wchodzi i jest, no to
można zapytać, czy chce tutaj być. Czy to jest takie budowanie wspólnej przestrzeni, taki jakiś początek, do kontaktu, nawiązywanie czegoś dalej, gdzie rozumiem, pacjent ma takie prawo w każdym momencie jakby decydować, czy przerwać, chce iść dalej lub i można przerwać. To powiedzieć, że czy chce. Nie? Jeżeli chce porozmawiać, to możemy zadać kolejne pytanie, jeżeli że chce. To w takim razie co go... Z czym przychodzi? Co by chciał? To można bardzo różnie, ale prosto na pewno. Co by chciał? Nie w czym mogłabym pomóc? Bo jaki problem go sprowadza? Czy co go sprowadza? Bo czasami on nie musi nazywać tego problemem. Czyli tak po krok po kroku, bo czasami pacjenci, jak pewnie się spotkałaś, są zawiedzeni, że po wizycie u psychologa nic się nie zmieniło u nich. Czy możesz się jakoś nie do może tego zmienić. Odnieść? To jest ważne, dlatego że spotkanie z psychologiem to nie jest spotkanie o charakterze takiego magicznym, spotkanie, w którym tak jak myślimy sobie w bajkach, we wróżbach i spotkaniach z wróżkami, że psycholog spełni marzenia, spełni prośby, które dotyczą najczęściej trudnych rzeczy, bo jak przychodzi osoba do psychologa, to często tak jest, że przynosi coś w swoim kuferku bardzo trudnego i marzy o tym, pragnie, żeby mu to zdjąć, bo to jest trudne i to jest naturalne. Najbardziej naturalne ludzkie odczucie, że ktoś się chce pozbyć czegoś trudnego, objawu, trudności i chce to komuś oddać i pragnie, żeby mu ktoś w tym pomógł. To jest ludzki odruch. Zupełnie zrozumiały z punktu rozwoju, z punktu ludzkiej jakiejś egzystencji, normalny odruch. Ale to nie oznacza, że to trochę takie magiczne z różnych powodów, z tęsknoty, z potrzeby patrzenia na psychologa zapewni spełnienie tej potrzeby. To jest po prostu niemożliwe, dlatego że ten psycholog o bardzo wielu rzeczach wcześniej nie wiedział. W związku z tym trudno mu będzie po jednym spotkaniu znaleźć magiczne rozwiązanie. Nie ma magicznych rozwiązań w psychologii i w pomocy psychologicznej, w konsultacjach psychologicznych również, dlatego że to jest taka forma pomocy, która polega na tym, że trzeba odbyć jakąś wspólną podróż, w której wzajemnie osoba opowiadając o swoich trudnościach pomoże psychologowi zrozumieć ten problem, a on w odpowiedzi udzieli wsparcia psychologicznego, bo to jest wsparcie, to nie jest psychoterapia. Udzieli wsparcia w rozwiązywaniu tego problemu na tyle, na ile pomoże mu jego wiedza, którą dysponuje. A dysponuje wiedzą taką profesjonalną, naukową, bo to jest profesjonalista. W związku z tym on ma różne sposoby, on zna specjalistyczne sposoby wsparcia psychologicznego, rozwiązywania różnych trudnych problemów. Strategii radzenia sobie w kryzysie, co często się dzieje, nie? Bo często możemy powiedzieć, że ludzie przychodzą po to, żeby poradzić sobie z różnymi formami kryzysu, sytuacji trudnych. No i ten psycholog ma taką wiedzę, jak wspierać ludzi w takich trudnych sytuacjach, proponując im razem, poznając ich najpierw, różne formy właśnie takich nauki, takich strategii radzenia sobie w sytuacji trudnej, w stresie. To może robić psycholog. To jest pomoc psychologiczna, to jest tak zwane poradnictwo, ale ono musi mieć, na to musimy mieć czas. Pierwsze spotkanie jest jedynie wstępem, jest preludium, jest takim spotkaniem, gdzie najczęściej obydwoje się ze sobą próbują wstępnie zapoznać i odpowiedzieć sobie wzajemnie chyba na pytanie, czy mogą ze sobą jakoś pracować, spotkać się po raz drugi czy trzeci. Bo to trudno jest oczekiwać czegoś więcej. Nie można, jeżeli oczekujemy czegoś więcej, co jest często obecne. To jest to wynik takich naszych pragnień i jest to ludzkie. Psycholodzy w zasadzie często w takim poradnictwie, w spotkaniu mówią, dają taką informację, że to jest oczywiste, że osoba oczekuje takiego rozwiązania szybkiego, bo ją to boli, bo on cierpi, bo jest jej źle i to jest ludzkie. Trzeba dać temu odzew, feedback. Trzeba to po prostu wziąć, nazwać, ale też jednocześnie wyraźnie powiedzieć,
co możemy, a czego nie możemy zrobić po pierwszym spotkaniu, czyli odpowiedzieć na to klientowi, dać mu jasną informację. Chce się wymienić zarówno oczekiwaniami z pacjentem, potrafię tego zrobić. To naszymi możliwościami, co oferujemy. To jest niemożliwe. I czy jesteśmy wzajemnie jakoś zaciekawieni, w sensie, czy pacjent jest zaciekawiony, żeby przyjść jeszcze kolejny raz i dalej jakby sprawdzać, czy jeżeli podamy jakie mu kierunki podajemy. Jeżeli mu podamy jakąś taką normalny, ludzki sposób, co my możemy, a czego nie możemy, co jest jakby zagwarantowane tą wiedzą psychologiczną, jaką posiadamy, a co nie, czego nie potrafimy, to trochę jakby wychodzimy z takiej funkcji Pana Boga. Bo pacjenci mają prawo nas obsadzać, w cudzysłowie, w takiej roli kogoś, kto załatwi wszystko, da radę. No nie, my wspieramy w granicach możliwie jak najszerszych, ale naszych kompetencji. I dobrze, żeby pacjent to wiedział. Można ich też jakby w tym sensie prowadzić taką psychoedukację. Na czym to polega, jaką my wiedzę mamy w zakresie czego, co my możemy, czego nie możemy. Ale też pokazać, jeżeli jesteśmy prawdziwi, tacy normalni i prawdziwi, to to jest taki rodzaj trochę diagnozy i też budowania relacji, która być może jest pierwszą, nie, tego nie wiemy, ale może być pierwszą takim kontaktem, gdzie pacjentowi mówi się w sposób taki otwarty, co jak patrzymy na jego trudność i co możemy z nią zrobić. My ją bierzemy, my o niej mówimy otwarcie i to jest leczące. Znaczy, czyli pierwsze takie doświadczenie w życiu często pacjent ma. Ma czyli rozumiem, że to poruszyłyśmy kwestię pierwszego spotkania. Jeszcze przed nami, bo dzisiaj Boże już będziemy kończyć to nagranie, ale przed nami byłoby jeszcze taki temat, czym się różni porada od sesji, prawda? To będziemy może jeszcze o tym mówić. Tak, to co mówimy, to jest poradnictwo. To jest pierwsza porada, pierwsze doświadczenie z psychologiem. Połączone z psychoedukacją, która jest istotna, nie? My po prostu edukujemy w dobrze pojęty sposób, nie jak wychowawca w klasie, bo mamy partnera, który przed nami siedzi, trzeba uwzględniać jego zasoby. To nie jest uczeń, to jest partner, który może jest chory, ma trudności, ale jest ważny. I jest partnerem, możemy go traktować jako osobę, która umie się uczyć i wiele rzeczy przyjmie do tego. No to tak mi się wydaje. Dziękuję Ci za tą część edukacji, będziemy dalej kontynuowały.